Zbiory tradycyjnymi metodami stanowią największy udział w nakładach pracy w produkcji owoców. Udział ich kształtuje się od 40% dla owoców ziarnkowych do 80% przy produkcji owoców jagodowych. Terminowość i staranność wykonania zbiorów wpływa bezpośrednio na jakość zebranych plonów. Owoce ziarnkowe, jabłka, gruszki, powszechnie zbierane są ręcznie. W czasie zbioru nie należy uszkadzać jabłek. Trzeba więc zwrócić uwagę, aby osoby przystępujące do pracy miały krótko obcięte paznokcie. Pamiętać należy także o właściwej technice odrywania owoców od pędu. Owoce zbiera się z szypułkami, obejmując jabłko całą dłonią. Palcem wskazującym należy nacisnąć na szypułkę i nachylając owoc w kierunku pędu, pociągnięciem oderwać jabłko. Bardzo duży wpływ na wydajność pracy ma wielkość drzew, z których zbierane są owoce. Z drzew niskich, karłowych, zbiera się jabłka od 2 do 3 razy szybciej niż z drzew dużych, silnie rosnących. W zależności od wielkości drzewa, owoce zbierane są tylko z ziemi lub również z podestów sanek sadowniczych, czy też różnych wielkości i konstrukcji drabin. Najlepszą do zbioru jest lekka drabina z ruchomą podporą. Oprócz drabiny, bardzo istotnym elementem wyposażenia jest naczynie używane do zbioru. Najpowszechniej stosowany jest pojemnik typu zbieracz. Umożliwia on szybki, oburęczny zbiór, a dzięki płóciennemu rękawowi w dnie pozwala szybko i bez uszkodzeń przesypać owoce. Również duże znaczenie ma właściwy wybór opakowań stosowanych do zbiorów jabłek. Bardzo często używane są skrzynki o pojemności około 20 kg owoców. Najkorzystniejsze jednak jest stosowanie dużych palet skrzyniowych, mogących pomieścić około 350 kg jabłek. Konieczne jest wtedy posiadanie ciągnikowych podnośników widłowych, służących do manipulacji tak dużymi opakowaniami. Powszechnie stosowany jest ręczny zbiór owoców pestkowych, wiśni i śliwek. Jego wydajność jest od 5 do 10 razy niższa niż zbioru jabłek. Owoce te zbierane są do małych opakowań, łubianek i małych skrzynek.
Zbiór śliwek można znacznie usprawnić, stosując otrząsarki ciągnikowe. Zastosowanie zestawu złożonego z otrząsarki i dwóch kompletów siatek pozwala na zebranie w ciągu jednej godziny przez cztery osoby śliwek z 50 drzew. Jest to 10-krotnie szybciej niż przy zbiorze ręcznym. Dla efektywnego zbioru owoców otrząsarką ciągnikową drzewa muszą mieć pnie o wysokości większej niż 60 cm oraz jak największą ilość owoców dojrzałych. Najbardziej pracochłonny jest i najwięcej kłopotów sprawia ręczny zbiór owoców jagodowych. Na ręczne zebranie 1 kg porzeczek pracownik musi poświęcić około 10 minut. Jest to ponad 20-krotnie dłużej niż przy zbiorze jabłek. Zbiór owoców jagodowych można znacznie usprawnić, stosując ręczne otrząsarki. Otrząsarki te są najczęściej napędzane silnikami elektrycznymi, zasilanymi z akumulatorów lub sieci elektrycznej. Strząsane owoce chwytane są na podstawione pod krzewy płócienne ekrany, z których po oczyszczeniu porzeczki przesypywane są do skrzynek. Metoda ta jest 6-krotnie wydajniejsza od zbioru ręcznego. Najbardziej efektywny jest kombajnowy zbiór porzeczek. Pozwala on zebrać ponad 90% plonu owoców z bardzo wysoką wydajnością pracy. Zbiory porzeczek kombajnem można wykonywać na plantacjach do tego przystosowanych. Odległości między rzędami na takich plantacjach winny wynosić powyżej 3 metrów. Krzewy w rzędzie muszą rosnąć gęsto, około pół metra. Odmiany posadzonych porzeczek muszą gwarantować jednoczesne dojrzewanie owoców i wysoką ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kombajn zbiera porzeczki w czasie przejazdu maszyny przez rząd krzewów. Z wprowadzonych w drgania przez zespół otrząsarek pędów owoce opadają na przenośniki taśmowe. Przenośniki te przekazują porzeczki do tyłu maszyny, gdzie w momencie przesypywania do skrzynek owoce są oczyszczane w strumieniu powietrza wytworzonym przez wentylatory. Kombajn wymaga 3 osób obsługi, gdy plon nie przekracza 5 ton z hektara. Przy plonie wyższym konieczne jest 5 osób. Jeden kombajn porzeczkowy zastępuje 300 osób zbierających ręcznie, co stanowi wzrost wydajności od 60 do 100 razy. Zebrane owoce winny być jak najszybciej przewiezione z sadu do przechowalni. W zależności od posiadanych środków technicznych, stosowanych opakowań i wielkości zbiorów, w praktyce stosuje się różne metody transportu. Najprostszą i najbardziej pracochłonną metodą jest użycie przyczepy ciągnikowej oraz ręczny załadunek i rozładunek opakowań z owocami. Metodę tę stosuje się w gospodarstwach, gdzie owoce zbierane są do małych opakowań jednostkowych, do 30 kg, a ich dzienny zbiór jest niewielki. Znacznie efektywniejsze jest zastosowanie do transportu zestawów ciągnikowych podnośników widłowych. Możemy stosować je do transportu owoców w małych skrzynkach, zestawiając je na paletach w duże jednostki ładunkowe. Eliminujemy wtedy ręczny rozładunek pod przechowalnią. Jeżeli zaś transportujemy owoce w paletach skrzyniowych, to całkowicie wyeliminowane są ręczne prace rozładunkowe. Jeden zestaw ciągnikowych podnośników widłowych pozwala dziennie przewieźć od 12 do 15 ton owoców z sadu do przechowalni przy odległości nie przekraczającej 2 km.
Często stosowana jest również metoda transportu stanowiąca połączenie użycia ciągnikowych podnośników widłowych z przyczepą transportową. Jeżeli dzienny zbiór owoców z sadu przekracza 50 ton, stosowanie do transportu ciągnikowych podnośników widłowych staje się nieopłacalne. W dużych sadach, gdzie zbiór dzienny przekracza 50 ton, uzasadnione jest zastosowanie zestawów transportowych złożonych z przyczepy samorozładowczej wraz z zestawem ramp. Jeden taki zestaw pozwala na przetransportowanie w ciągu dnia 60 ton owoców z sadu do przechowalni. Do załadunku ramp konieczne są ciągnikowe podnośniki widłowe. Właściwie dobrane i zastosowane metody zbioru i transportu owoców gwarantują terminowe zebranie owoców o wysokiej jakości. Czyżby koniec żmudnego ręcznego zbierania porzeczek z krzewów? Inżynier Ryszard Rajman skonstruował pomysłową otrząsarkę. Zastosował silnik do wycieraczek samochodowych i akumulator. Narzędzie dla działkowiczów. Na wielkich plantacjach krzewów jeden kombajn może zastąpić 250 zbieraczy. Maszyna wzbudziła duże zainteresowanie plantatorów. Wydajność imponująca. Mając taki kombajn, można by znacznie zwiększyć uprawy porzeczek, których zbiór jest bardzo pracochłonny. Kombajn nie tylko zrywa, ale od razu sortuje owoce i nasypuje do skrzynek. Łoś zapewne nie będzie tani, ale nie jeden sadownik chętnie kupi maszynę, bo zbieraczy nawet za kilkusetzłotową dniówkę trudno dzisiaj znaleźć. Entuzjasta sadownictwa profesor Szczepan Pieniążek jest wyraźnie zadowolony z wynalazku doktora Zdzisława Ciańciary.